Dzień dobry. Moim Państwa gościem jest dzisiaj profesor Leszek Jaroszewicz, który jest fizykiem, ale nie takim zwykłym fizykiem. Powiedz mi, o co tutaj chodzi. Ja jestem fizykiem technicznym. Fizyk techniczny od zwykłego fizyka różni się tym, że mam bardzo wielu kolegów, którzy są fizykami klasycznymi. I taki klasyczny fizyk to, jeżeli jest jakiś problem, to on się głęboko zastanowi i po chwili mówi, a nie, to jest oczywiste. To działa w taki i w następujący sposób. To powinno być tak, to powinno wyglądać w ten i to jest sprawa prosta. Ja niestety jestem tylko fizykiem technicznym i w odróżnieniu od moich kolegów nie wiem, jak coś powinno działać, tylko jak działa. Otóż to, jak coś powinno działać, a coś jak działa, to naprawdę jest szalona różnica. Fizyka techniczna jest kierunkiem, który jest uprawniany na niewielu uczelniach. Powstał w latach 50. i został zapoczątkowany przez profesora generała Sylwestra Kaliskiego. W pierwszej kolejności wprowadzony na uczelni Wojskowa Akademia Techniczna, którą ja kończyłem i w której do tej pory pracuję jako podstawowej mojej uczelni, jako jedynej. A potem także znalazł się na innych uczelniach. Założenie było takie, żeby otrzymać młodych ludzi, którzy byli bardzo zaangażowani w proces naukowy, a jednocześnie mogli następnie zasilić instytuty badawcze swoją jako pracą w tym istniejącym. Dostawali od pierwszego roku bardzo mocną wiedzę. Może powiem, że normalnie w Wojskowej Akademii Technicznej studia trwały 5 lat, na fizyce technicznej 6 lat. Wow, od samego początku różnica była. Chodziło o to, że dostawaliśmy najlepszych nauczycieli w najmożliwie dużym poziomie. I dalej tak jest? Nie, fizyka techniczna już na BAC-ie nie istnieje. Staramy ją reanimować. Jak wiesz doskonale, jeżeli ktoś jest ten, a powiesz, zadasz mu pytanie, a dobrze, chłopie, rozumiem, że moja powiedz, jak to wygląda z fizycznego punktu widzenia, to najczęściej student robi się cały czerwony i zapomina, co powiedzieć. Słowa, niektóre słowa, takie jak fizyka, budzą postrach wśród ludzi, a przecież fizycznie to znaczy na zdrowy rozum. Tak naprawdę na zdrowy rozum, jak to działa cała fizyka. Zrozumieć, jak działa świat. Dlatego tej fizyki nie ma, ale w niektórych uczelniach jeszcze istnieje, także istnieje. My żeśmy to zmienili bardziej na inżynierię materiałową, ale no to jest troszeczkę co innego. To dlaczego to jest ciekawe? Dla osoby, która nie ma zielonego pojęcia, czemu miałaby się tym zaciekawić? To znaczy ciekawość jest jak gdyby w odpowiedzi na pytanie, co młody człowiek, taki jak ja idąc na studia, ma wybrać za kierunek studiów. Nie wiem jak jest obecnie, ale tych 40 ponad lat temu, a myślę, że niewiele w tym zakresie się zmieniło, wybór kierunków studiów był wyborem na zasadzie poszukiwania i przeglądania informatorów na temat studiów. Z tych informatorów w pierwszej kolejności odrzucały się te kierunki, które na pewno się nie będzie uprawiać, przykładowo medycynę, przykładowo w moim przypadku, prawda, humanistyczne przedmioty, zostawały jakieś przedmioty techniczne, a potem to, co w szkole średniej w jakiś sposób miało się zapał do danego kierunku, szukało się w tych kierunkach. Ja byłem niezwykle szczęśliwym człowiekiem, bo znalazłem kierunek, który od razu mnie pasjonował i do którego jakoś się przywiązałem, a tak niestety nie jest. No właśnie, to co można zrobić? Bo jakby myślę, po to jest ten cykl też, żebyśmy mogli przybliżyć troszkę. No więc przede wszystkim kwestia jest taka, że nie bać się wyzwań. Otóż nie szukać studiów łatwych, szukać raczej studiów trudnych. Jak pamiętam nasze sesje, to w sesji, gdzie był tylko jeden egzamin i wiele zaliczeń, wychodziło to fatalnie. Natomiast jak były 4 egzaminy i wiele zaliczeń, to najczęściej wszyscy żeśmy zdawali, no po prostu nie było czasu. Trzeba było siąść, przygotować się i nie tracić czasu. Więc studia są czasem, żeby młody człowiek nie tracił czasu. A kierunek, jaki ma wybrać, no to moja filozofia, którą powtarzam też młodym studentom na tej zasadzie na pierwszych zajęciach, że jeżeli byście Państwo zadali mi pytanie, jaki kierunek studiów powinienem podjąć, żeby po skończeniu studiów rozpocząć, mieć doskonałą pracę, to jak ja Państwu dzisiaj miałbym wskazać konkretny przedmiot, to jestem oszustem. Jestem po prostu oszustem, a sytuacja jest prosta. No dzisiaj zaczynacie studia będą trwały 5 lat.
to cofnijcie się 5 lat do tyłu, kiedy byliście jeszcze w szkole podstawowej 7 klasy, przeszliście do klasy 8 i przypomnijcie sobie, jaką to komórkę żeście wtedy dostali od rodziców, a jaką macie w tej chwili. Przeżywamy niewątpliwie rewolucję technologiczną. Rewolucję technologiczną powodującą, że to, co żeśmy nauczyli dzisiaj, po roku, po półtoru roku, całkowicie się dewaluuje. Szukamy, no, mówimy o samochodach elektrycznych w tej chwili. Przecież samochody elektryczne 3 czy 4 lata wydawały się nam mrzonką. W tej chwili wszystkie firmy na świecie nie wyobrażają swojej, jak gdyby, no, oferty bez samochodów elektrycznych. I tak dalej, i dalej. Więc ja uważam, że należy szukać kierunków takich, które będą możliwie szeroko człowieka rozwijały. I między innymi ta fizyka techniczna, którą ja wybrałem, kierunki takie interdyscyplinarne, które dają wiedzę nie tylko w bardzo wąskim zakresie, tylko otwierają umysł człowieka na myślenie i są najlepsze. Studenci, znaczy młodzi ludzie idąc na studia, nie wiedzą, co znaczy studiować. On przychodzi do profesora i mówi: panie profesorze, ja się uczyłem. A to jest błąd. Pan się uczył w szkole średniej. A ja jako wykładowca mówię: pan się mógł uczyć, ale pan ma umieć. Nieważne, czy pan się uczył, czy nie uczył, pan ma znać odpowiedź na pytanie, które ja panu zadaję. A jak was jest na egzaminie 60, to przecież wiadomo, że tego samego pytania 30 osobie nie zadam. Więc zadam wokół danego tematu pytanie, ale zupełnie z innej strony. I umiejętność zrozumienia przedmiotu, zrozumienia zagadnienia, patrzenia na niego z różnych wątków, to otwiera później młodym ludziom zastosowania. Jak kończą studia młodzi ludzie, mówię: nie myślcie sobie, że jak skończycie studia i pójdziecie do pracy, to będziecie znali rozwiązanie jakiegoś problemu, którego tam dostaniecie. Nie, bo to, co uczycie się w szkole, to są tak, znaczy na studiach, to są tak zwane problemy akademickie. A jak wiemy, co to znaczy problem akademicki, wyuzdany z rzeczywistości, obcięty jakiś taki przykładowo rzecz, który z rzeczywistością nie ma nic innego. Ale jak dobrze będzie studiował, to jak dostaniesz problem, to obłożysz się książkami, obłożysz się jakimiś kierunkami i w jaki sposób dany problem rozwiążesz. Może to nie będzie od razu najlepsze rozwiązanie, ale będziesz miał, nie dostaniesz nigdy na tacy gotowego rozwiązania. Będziesz musiał poszukiwać, im bardziej będziesz w stanie sprawdzać boczne elementy, mając wiedzę zdobytą na studiach, gdzie szukać, w których kierunkach, jesteś otwarty. Nikt od ciebie na studiach nie będzie, a nie powinien przede wszystkim żądać, żebyś czegoś uczył się na pamięć, ale umiejętności myślowego kombinowania powinieneś się nauczyć na studiach. Okej, czyli jeśli dobrze rozumiem, to fizyka, no, zwłaszcza fizyka techniczna, dobrze przygotowuje do takiego rozwiązania problemów o mało precyzyjnych zakresach i rzeczywiście to jest bardzo dobry, myślę, selling point dla wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczek, ale powiedz tak konkretnie, co można robić po ukończeniu takiego kierunku? No więc po ukończeniu takiego kierunku można robić wszystko. Można robić wszystko, no dlatego, zaraz, że... Literaturoznawcą można być? Można być literaturoznawcą, albowiem jest się przygotowanym do tego, żeby w sposób dogłębny analizować tekst literaturowy, czy spełnia on odpowiednie kanony zamknięte w pewnych innych. Czyli jeszcze możesz go katalogować, jeśli chodzi o literaturę istniejące. Jeżeli są jakiekolwiek techniczne rozwiązania, to wszystkie rozwiązania techniczne, zaczynając od inżynierii materiałowej, czy budowy detektorów, czy fotonikę całą istniejącą, która jest niezwykle nowocześnie rozwijana, czy energetykę, czy informatykę stosowaną, czy matematykę stosowaną, można uprawiać. Moi koledzy w czasie moich studiów, niektórzy koledzy równocześnie z studiowaniem na fizyce technicznej podjęli studia na Uniwersytecie Warszawskim, studiowali matematykę i po skończeniu fizyki technicznej w tej chwili są profesorami matematyki istniejące. Więc wydawało się, tak jak mówią, że matematyka to jest tylko językiem fizyki, a fizyk nigdy z matematyką nie jest wspólnego. Nieprawda. Można robić wszystko. Trzeba mieć możliwie otwarty umysł. Nie wiemy, co nam życie sprawi. Wiemy tylko, że życie będzie stawiało nam wiele
możliwych niespodzianek i młody człowiek, jeżeli ma dobre przygotowanie podstawowe z różnych dziedzin, to będzie w stanie podjąć to wyzwanie. I to jest chyba najważniejsze. Umiejętność przez młodego człowieka podejmować, być kreatywnym, wytwarzać jakieś rozwiązania, to takich ludzi poszukuje cały przemysł. Okej, czyli to jest przede wszystkim praca w przemyśle, bo szukam takiego oczywiście, wiadomo, że wszystko można robić, ale szukam jakiejś takiej mediany doświadczenia, czyli najczęściej to będzie praca, no wyobrażam sobie właśnie, czy inżynierska, czy... I jako eksperci do rozwiązywania różnych problemów technicznych istniejących tutaj, to przede wszystkim. To kto nie powinien w ogóle myśleć o takich studiach? O studiach takich nie powinien myśleć ten, który ze szkoły średniej nie wyniósł podstawowej wiedzy matematyczno-fizycznej. Dlatego, że trudno mu będzie dobić do wyższego poziomu, jak gdyby tej matematyki, fizyki, na której no nie ma czasu, jak gdyby tutaj istniejących. Są ludzie, którzy są bardzo dobrze muzykami istniejącymi, ale których matematyka sprawia duży problem. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że fizyka w wielu przypadkach na uczelniach, na szkołach średnich nie jest wykładana jako oddzielny przedmiot, są słabi fizycy, ale jeżeli ten podstawy matematyczne, jakieś takie zakorzenione powinni mieć. Jako taką anegdotkę muszę dodać do tego, że miałem na studiach kolegę, który też pochodził z Lublina, ale kończył inne liceum, kończył liceum bodajże, już teraz nie przypomnę sobie nazwy, gdzie był taki eksperyment zrobiony, że do szkoły średniej, do klasy matematyczno-fizycznej na matematykę przyszedł profesor z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, matematyk. I dzieciom w szkole średniej, powiedzmy dzieciom, wykładał od razu matematykę wyższą. Od razu zaczynał matematykę wyższą. Andrzej mówi, że jak zbliżali się do matury, to poszli, mówili: panie profesorze, mamy taki problem, tu za miesiąc mamy matematyki, mamy maturę, może by pan profesor powiedział nam, jak rozwiązuje się nierówności logarytmiczne. Na to pan profesor: no, mówi, to proste, przeczytacie sobie, przejdźmy do przestrzeni Hilberta. Jaka była konsekwencja tego? Otóż my osobiście, jak mieliśmy trudne zajęcia, na przykład z mechaniki kwantowej albo matematycznych metod fizyki, jakby postawiony jakiś problem fizyczny, który, żeby rozwiązać, trzeba było jakoś do niego sformułować równanie matematyczne, to żeśmy się strasznie męczyli, a Andrzej od razu mówi: a to będzie równanie paraboliczne. Pytamy się: Andrzej, skąd? Nie wiem. Przez skórę wiem, to na pewno będzie paraboliczne. Otóż wyniesiony ze szkoły podstawowo-średniej wysoki poziom matematyczny bardzo mu pomagał. Ja nie mówię, że każdy musi mieć, jak idzie na fizykę i na te techniczne, ale jeżeli ktoś wybiera studia techniczne, to jednak wybierając te studia techniczne musi sobie zadać pytanie i odpowiedzieć, czy ze szkoły średniej wyniósł podstawowe wiedzę matematyczną. Studia techniczne opierają się jednak na matematyce i na wiedzy pewnej. Nie ma czasu już w czasie studiów od nowa z nimi robić. Więc to jest odpowiedź, może nie kto nie powinien, ale kto powinien jak gdyby podbierać studia techniczne. Dobra, a dla osoby, która tego nigdy nie studiowała, co będzie największym zaskoczeniem podczas tych studiów? A to jest ciekawe pytanie, na które tak naprawdę trudno jest odpowiedzieć, bo tak naprawdę studia docenia mi się moim zdaniem po studiach. W studiach tak naprawdę pojmuje się zakres tego, co się dostało, tą wiedzę po studiach, nie w trakcie. W trakcie wydaje się, że wiele przedmiotów, które są jak gdyby rozpisane, są zupełnie niepotrzebne. Wiemy na przykład, że na studiach technicznych młodzi ludzie zaznajmiają się z rysunkiem technicznym. W tej chwili oczywiście już nie rysują normalnie, prawda, jak ołówkiem zatemperowanym i tym istniejącym. Nie rysują to niesamowite, tą śrubę, którą rzucił wykładowca, mówi: zróbcie teraz rzuty tej śruby. Ale okazuje się, że przez ten ucząc się rysunku technicznego, później jak dostaną jakiś rysunek, to są w stanie go czytać.
plan, rysunek techniczny, przekrój, to jest zupełnie inny sposób patrzenia na rzeczywistość. Jak ktoś go na studiach, po co mi ten rysunek? Ale potem będzie jako studium gdzie miał. I myślę, że największym chyba zaskoczeniem jest to, że po studiach człowiek dochodzi do wniosku, że jednak jak były dobre studia, to został przygotowany na każde później wyzwanie, że nawet jak nie wiedział, gdzie jest dane rozwiązanie, to wiedział, w którym kierunku podręczników albo dziedzin czy internecie poszukiwać rozwiązanie do tego. I to jest chyba zaskoczenie, że dobrze ułożony kierunek studiów, kiedy grupa jest silna, kiedy jest grupa silna, jest to wielkim wyzwaniem. Ja mam doświadczenia z własnych córek, także obydwie skończyły studia, jedna po pierwszym roku troszeczkę sobie pofolgowała, także pierwszy semestr musiała powtarzać i ona jak na ten drugi rok zaczynała znowu ten pierwszy rok z koleżankami, to przychodzi do i mówi, tato, jakie one są wszystkie dzieciaki. Rok różnicy w studiowaniu, ona mówi, jakie dzieciaki, o co? No bo oni chcą przełożyć to kolokwium. No przecież przełożenie tego kolokwium nic im nie zmieni. Mają, tak to może ktoś zda, może tak nie zda, a jak przekładamy, to i tak na pewno przez tydzień nic więcej się nie douczymy, bo to jest naturalne, tylko wyrok, który miał zapaść na ten, przekładamy później. Żadnym przekładaniem, jakieś terminy. I dobra grupa, jeżeli się pojawi, to ona wzajemnie się mobilizuje do tego, żeby starać się wszystko zaliczać w danych terminach, bo przecież na studiach najpiękniejszą rzeczą, jaką jest, to zaliczyć semestr tak zwanej w sesji zerowej. Prawda. Wakacje i jeszcze raz takie fajne długie wakacje, a ci inni się męczą. Więc po co mamy jakiś wisić jeszcze, prawda, niezaliczony przedmiot? Absolutnie. No, najtrudniejsze są pierwsze 3 lata na pierwszym roku, jak wiadomo. Tak jest, tak. To bardzo trudno się tym przechodzi potem istniejące. Dobra, ale to z tych zaskoczeń, to są takie zaskoczenia ogólnouniwersyteckie. Czy jest coś, co się wiąże specyficznie z fizyką, czego ktoś by nie pomyślał w ogóle o tym? To znaczy, ja mówię, to są naprawdę trudne studia. Fizyka jest trudnym, są studiami naprawdę trudnymi. Z naszej grupy szkoleniowej kończyło połowę. Wow. Tak mniej więcej na fizyce technicznej, na wszystkich kierunkach gdzieś jest, to nie więcej niż 50% kończy, bo to są bardzo trudne studia, robiące selekcję ludzi, ale później, no jeżeli ja powiem, że z mojej grupy, których nabyło 11 czy 12, jest to trudne powiedzieć. W tej chwili jedna osoba nie uzyskała tytułu doktora, a w tej grupie jest połowa, która uzyskała samodzielność naukową, czyli jest doktorem habilitowanym, a jeszcze w tej grupie jest 4, które jest profesorami tytularnymi. No to chyba świadczy, że to jednak jest jakaś taka elitarny kierunek, jeżeli chodzi o zajmowanie się jak gdyby nauką. Prawda, ale tu cię złapałem za słowo, bo mówi, że to jest zwykle praca w przemyśle, a to się okazuje, że większość to raczej naukowcy. To znaczy, ale to są praca w przemyśle. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład firmę Vigo, System SA. Jest to firma, która produkuje najlepsze detektory na świecie, jeśli chodzi o podczerwień niechłodzone, które Amerykanie kupują i latają na Marsa, istniejące i lądowniki, ale ona zatrudnia fizyków wysokiej klasy, prawda, którzy tam przygotowują, plus do tego później do wykorzystania. W tej chwili ja ciebie złapię za słowo, bo tak naprawdę od tego, co nam potrzeba, to trzeba, żeby tą naukę, którą robili, żebyśmy ją nie robili na półkę. Potrzebna jest nam nauka, którą będziemy robili nawet małe kroki, ale żeby to były rzeczy, które znajdują zastosowania, praktyczne zastosowania. A zatem powiedziałem, że moim zdaniem przeżywamy tak zwaną rewolucję technologiczną. Przełom XIX-XX wieku była to rewolucja myśli technicznej, pojawiła się mechanika kwantowa, pojawiła się ogólna i szczególna teoria względności, pojawiły się inne dziedziny, pojawiły się podstawy laserów, a przełom tego XX i XXI wieku, tamta myśl technologiczna w tej chwili zaczyna być zaprzęgnięta do praktycznego wykorzystania.
Laser po 50 latach, prawda, od 20 chyba pierwszy rok równania Einsteina, a 55, kiedy po raz pierwszy po 30 latach udało się, prawda, skonstruować taką rzecz. Ta myśl, która została opanowana na początku ubiegłego wieku, w tej chwili świat, technologia doszła do takiego poziomu, że potrafia wykorzystywać jej techniczne jak gdyby aspekty. I to na każdej dziedzinie. My sobie nie zdajemy sprawy, jak to jest szeroko. Zaczynaliśmy naszą naukę, kiedy żeśmy mieli oświetlenie żarówka zwykła. W tej chwili żarówka zwykła nie istnieje. Nawet nie istnieje żarówka taka, która była przez pewien czas gazowa. Wszystko są żarówki LED-owe, które dają oświetlenie zdecydowanie lepsze światło kształtujące runnych. A zrobić taką żarówkę LED-ową, prawda, taką świecącą diodę, to jest naprawdę technologia przełomu 20, 21 roku, a bazuje na teorii, która była ponad wiek temu wymyślona. Niesamowite. A powiedz z rzeczy, jak z swojego doświadczenia, co mógłbyś powiedzieć jako zabawną historię, czy zaskakującą historię, która ci się z twoim życiem zawodowym kojarzy? Jestem szczęśliwym człowiekiem. Jestem szczęśliwym, niezwykle szczęśliwym człowiekiem. Może dlatego, że urodzony w niedzielę. Może dlatego, jak mówię, urodzony w czepku. Wyobraź sobie, że ponad 40 lat siedzę w jednym zagadnieniu. Zajmuję się interferometrią światłowodową, a jeszcze dokładniej takim szczególnym typem interferometru, który się nazywa interferometrem pętlowym, a na zachodzie nazywa się to interferometrem Saniaka, ze względu na fakt, że w roku 1913 George Saniak przeprowadził taki efekt pokazujący. Jest to układ, który jest wykorzystywany obecnie jako element do specjalnego rodzaju czujnika, czujnika zmiany położenia, czyli żyroskopu optycznego. Przez to, że nie zawiera w swoich elementach żadnych ruchomych części, tylko bazuje na świetle, jest niezwykle szybki i dokładny i może pozwolić do tego, by być wykorzystywany w tak zwanej nawigacji inercjalnej. Nawigacja inercjalna to jest taki system nawigacji, że jeżeli pilot siedzi na przykład w samolocie i nie ma żadnego połączenia z zewnętrznym światem, na przykład ma ciemny kokpit, to może wykonać lot bojowy 1000 kilometrów w jedną stronę i wrócić na lotnisko i wylądować, używając do tego przyrządów nawigacyjnych, tych, które ma na pokładzie. Dwa elementy, które są potrzebne do tego, niezwykle szybkie komputery przetwarzające sygnały, ale także czujnik, który mu da taką dokładność. I okazuje się, że ten żyroskop światłowodowy takim czujnikiem właśnie jest na tym efekcie wykorzystywany. Może on być wykorzystany w łodziach podwodnych, może być wykonany w systemach latających sputników i tak dalej. Ja może zacząłem od pracy swoją magisterską z heterodynowania optycznego z wykorzystaniem światłowodów, co jest takim elementem też interferometrii światłowodowej. Doktorat robiłem z żyroskopu światłowodowego. Habilitację robiłem z roli polaryzacji i spójności w interferometrii światłowodowej. A od dłuższego czasu bawię się urządzeniem, które się nazywa sejsmometr rotacyjny. Otóż podczas trzęsień ziemi przychodzi fala sejsmiczna, jeżeli przychodzi z danego miejsca, to są drgania gruntu. One od miejsca, gdzie dwie najczęściej płyty tektoniczne się z sobą starły, idzie zaburzenie w postaci fali mechanicznej, która jest albo, to są fale objętościowe, które idą w kierunku propagacji tak zwane primary fale, czyli pierwotnie przychodzące, lub drgania gruntu są prostopadłe do kierunku. I ludzie nauczyli się panować nad trzęsieniami ziemi, także większość wysokich budynków na górze mają umiejscowioną olbrzymią masę taką, która w momencie, jak przychodzi trzęsienie, ruszanie się budynku, ona działa jako taką przeciwwaga, jak gdyby stabilizuje to ruchów. Tak samo jak są rozległe elementy w postaci rurociągów, które idą na powierzchni, to one są w odpowiedni sposób zabezpieczone, tak żeby jeżeli przechodzą te liniowe drgania gruntu, żeby były przed nimi zabezpieczone.
zabezpieczone. Do pewnego stopnia są zabezpieczone. Jak bardzo mogą być zabezpieczone, wystarczy pojechać do Japonii, pójść do hotelu, który znajduje się obok torów kolejowych i w tym hotelu w ogóle nie będzie wiadomo, że przejeżdża pociąg. Tak jest dobrze wyizolowany teren istniejący. Ale od zarania dziejów, od pierwszych rejestracji trzęsień ziemi, te pierwsze rejestracje to były rysunki, trzęsienie ziemi w Kalabrii 1752 rok. Te rysunki, które były tam zrobione, pokazywały, że po przejściu silnych trzęsień ziemi obserwowano, że niektóre na przykład takie pomniki na cmentarzach nie padły, tylko się przekręciły. Przekręciły przez większość czasu do początku, nawet do ostatniej dekady poprzedniego wieku, rozważano to jako efekt wtórny, że po prostu przechodzi fala liniowa i ponieważ ten na gruncie jest inaczej przymocowany, to pozwoli na taki obrót. Ale pod koniec tak naprawdę 1976, to jest taka pierwsza praca teoretyczna polska, pana profesora Romana Teyserta z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Niestety Roman na początku tego roku odszedł od nas, w wieku 90 paru lat. Jego prace teoretyczne pokazały, że w ośrodkach, które nie są jednorodne, tylko mają pewną strukturę, taka przechodząca fala może spowodować, że ruch nie jest liniowy, tylko jest ruch obrotowy. Czyli występują takie idące fale, jak to nazwał on, falami rotacyjnymi, czyli nie drgania liniowe, tylko są drgania takie obrotowe, czyli jak gdyby takie drgania idące, które nie góra-dół, tylko takie miejscami się jak gdyby kręcące. Przeciwko tego typu nie ma żadnych zabezpieczeń. Sejsmologia rotacyjna pojawiła się w 2002 roku jako nowy dział sejsmologii. Dość szeroko na świecie jest ona rozwijana i ja buduję przyrząd, który jest w stanie mierzyć właśnie takie zaburzenia rotacyjne. Oczywiście na bazie efektu Sagnaca, na bazie żyroskopu optycznego, i to jest moja pasja, uzyskać układ techniczny. Jeżeli pytałeś mnie, co jest zaskakujące, to zaskakującą rzeczą jest różnica pomiędzy nauką a praktycznym zastosowaniem. Otóż wiele rzeczy, które wydają się bardzo proste i łatwe do zrobienia w laboratorium, w momencie jak się chce z tego zrobić urządzenie techniczne, napotykamy problemy, które wymagają całkowitego przekonstruowania danego przyrządu, bo to się go nie da. W laboratorium wiadomo, że wszelkie układy optyczne najlepiej montuje się na plastelinę. Plastelina jest bardzo plastyczna, dobrze ci trzyma parametry danego, możesz przytrzymać, no ale jak taką plastelinę wyjdziesz na dwór, to zwykłe słońce ci zaraz roztopi i nie działa. Jak w to miejsce weźmiesz klej, który ma przykleić, to okazuje się, że nie jest tak prosto, bo jeżeli to jest dobry klej, to klej sztywniejąc wprowadza naprężenia, a w przypadku światłowodu, gdzie zgrywa się dwa włókna z dokładnością do mikrometra albo pół mikrometra, to takie naprężenie powoduje całkowite odbicie i trzeba szukać zupełnie innych rozwiązań. Wow, jest na przykład nasze rozwiązanie, mój pierwszy sejsmometr rotacyjny, który stał w laboratorium w Książu, tym pod zamkiem Książą, tam jest laboratorium Instytutu Geofizyki. Po 8 latach przestało działać. Ja myślałem, że to źródło dioda superluminescencyjna, który cały czas działała, przestała działać, ale jak pojechaliśmy, żeby to odebrać, okazało się, że to nie dioda, tylko głupota wykonawcy, czyli Jaroszewicza, polegała na to, że był dostęp do elementów, czyli do światłowodu tego bezpośrednio, przyszły szczury. A gryzonie bardzo lubią kable. Oczywiście ci, którzy kładą kable w ziemi, to doskonale wiedzą, że kabel, który jest kładziony, musi mieć w tym plastiku specjalne chemiczne związki, które będą odstraszały gryzonie. Niesmaczne. Niesmaczne dla nich, które dają zapach, ale kto z nas o tym wiedział? No więc mi przyrząd zjadły szczury istniejące rzeczy. Więc te zaskoczenia zachowania takiego zwykłego przejścia z technicznego, stąd powracam, że fizyk wie, jak coś powinno działać, a fizyk techniczny wie, jak działa, i to jest naprawdę szalona różnica. Super. To ostatnie pytanie, tylko z ręką na sercu teraz, bez, już bez żadnej ściemy.
Poleciłbyś studia tego typu osobie z bliskiej rodziny? Niezwykle bym polecił, ale bym od razu polecał na tej zasadzie, że odradzał mu. Żeby odradzał. Jeżeli on mimo odradzania się będzie na tyle zdeterminowany, żeby podjąć takie studia, to może odnieść sukces. Nas, jak akredytowano na te studia Wojskowej Akademii Technicznej po pierwszym semestrze, to mieliśmy świętej pamięci takiego profesora, najlepszego wykładowcę, jakiego żeśmy mieli. Złote pióro dostawał od niej pana profesora Lecha Solarza, który siadał z tymi młodymi ludźmi i obrzydzał im. Mówi, nie, będziesz się męczył. Cały czas będziesz się męczył. Inni pójdą grać w piłkę, a ty będziesz siedział. Jakieś problemy kwantowe rozwijał. Po cholerę ci to istniejące. A potem wychodzi, cholera, nie dał się przekonać, że nie. Więc jeżeli ktoś ma determinację, jeżeli chce osiągnąć sukces życiowy, to powinien podejmować wyzwania. Wyzwania są dla młodych ludzi i ci, którzy biorą te wyzwania i im podołają, potem będą spełnieni w tym osiągnięciu. Będą wiedzieli, że chwycili byka za rogi. Super, bardzo dziękuję. O fizyce technicznej opowiadał profesor Leszek Jaroszewicz.